Chciałbym uzyskać i myślę, że większość radnych odpowiedź na pytanie dzisiaj był upływał termin składania ofert na 30 na kredyt w wysokości 30 milionów złotych. Chciałbym się spytać, ile ofert wpłynęło, która była najkorzystniejsza? Podobnie budżet naszego miasta nie wpłynęła żadna oferta. Żaden bank, żadna instytucja finansująca nie stanęła do przetargu o sfinansowanie tego deficytu przejściowego. Mówimy o tych 30 milionach złotych. Ja przypomnę, że ten termin już był przesuwany. Bodajże pierwszy termin, który był w tym przetargu, to było połowa grudnia, został przełożony. To oznacza, że spełnia się tak naprawdę czarny scenariusz. Czarny scenariusz to jest taki barometr, bardzo zły sygnał, że będziemy mieli gigantyczne problemy z pozyskaniem finansowania i że w marcu zabraknie środków na funkcjonowanie miasta, no, zabraknie środków na wypłaty dla nauczycieli czy dla urzędników. Ja nie sądzę, że to jest wynik nieuchwalenia budżetu, bo tak nie jest, tylko to jest wynik negatywnych opinii RIO. To jest wynik całej sekwencji zdarzeń, z którą mamy do czynienia. I ja bym to traktował bardzo, bardzo, bardzo poważnie. Procedowanie mogliśmy rozłożyć w czasie i uważam, że niestety organ wykonawczy przyjął złą strategię procedowania nad budżetem, dlatego że projekt budżetu mógł być złożony w terminie późniejszym, za to nie są przewidywane żadne sankcje, o co wnioskowałem też na Komisji Budżetu, że możemy ten budżet uchwalić do końca stycznia i to rozwiązanie z punktu widzenia miasta jest lepszym rozwiązaniem niż wydanie zarządzenia zastępczego przez wojewodę. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała negatywną opinię co do budżetu, tylko i wyłącznie dlatego, że miasto nie zabezpieczyło w tym budżecie środków na pokrycie straty szpitala w budżecie na 2017 rok. Ale cóż będziemy mieli pokrywać, jeżeli strata zostanie pokryta przez szpital, tak? Także trochę taki bareja. Po drugie, jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, tak to rozumiem, z wywodów, które wygłosiła w uzasadnieniu swoim, iż może zaopiniować tylko i wyłącznie projekt budżetu przedłożony do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, wówczas, jeżeli nawet podjęlibyśmy uchwałę budżetową na rok 2017 w styczniu, tak jak pan radny Wiśniewski razem z panem radnym Glamowskim twierdzą, to tak czy siak projekt budżetu byłby zaopiniowany negatywnie nadal, także nic tu się nie zmieni. Mamy tak czy siak negatywną opinię. Kolejna sprawa. Nie rozumiem też tego, ale panie radny, mogę dokończyć. Nie rozumiem też tego, jak Regionalna Izba Obrachunkowa, która rzekomo nie miała wystarczającej wiedzy co do projektu budżetu na rok 2017, mogła wydać opinię. Nie rozumiem tego. Czy to polityka PiS-u tak tutaj funkcjonuje? Nie wiemy czegoś, dodamy negatywnie? Wcześniej jakbyś Regionalna Izba Obrachunkowa potrafiła zwrócić się do organu, którym jest prezydent Grudziądza z zapytaniem o to, jak zamierza na przykład pokryć stratę finansową szpitala, czy jak zamierza poczynić takie, a nie inne kroki. Dzisiaj, gdy Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę, z Prawa i Sprawiedliwości nic nie pozostało, oprócz nazwy partii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Obywatelstwo się skończyło 8 lat temu. My musimy traktować RIO jako poważną instytucję i nie upolityczniać tego w dwie strony, tylko szanowny panie, musimy mieć świadomość tego, że w sytuacji, w jakiej znajduje się Grudziądz, nie ma drugiego takiego miasta w Polsce. I to też musimy mieć taką świadomość. I jedną rzecz bym do pana o jedno prosił, żeby nie przenosić tych sporów takich politycznych z parlamentu na poziom samorządu. Ja uważam, że szanowni państwo, naszą partią tutaj powinna być Grudziądz i jesteśmy w bardzo trudnej, specyficznej sytuacji i jeżeli możemy nie zgadzać się z RIO, możemy kpić z RIO, możemy kpić z wojewody, ale zobaczcie, dzisiaj nikt nie złożył oferty. To jest naprawdę poważny sygnał i to proszę poważnie traktować, bo my sami niestety sobie kręcimy zdyczek, dlatego że żaden bank nie stanie do przetargu, jestem przekonany, jeżeli nie uporządkujemy sobie i nie ułożymy sobie poprawnych relacji z RIO, to każdy skarbnik innego miasta, nie tak uwikłanego jak Grudziądz, panu to potwierdzi.
Bo jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem wielokrotnie. Negatywna opinia NIO to jest czerwona kartka dla banków. I to się potwierdza. Niestety się to potwierdza. Dziękuję. Bankowa wspomniała, może wydać tylko opinię, czy uchwałę podjąć do projektu złożonego w ustawowo określonym czasie, czyli do 15 listopada, czyli de facto stanowiska swojego, czy uchwały nowej Regionalnej Izby Obrachunkowej nie podejmie. Proszę nie wmawiać mieszkańcom jakichś bzdur, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa, którą traktujemy bardzo poważnie, nie tak jak ona nas, jednoznacznie wyraziła się, że może opiniować tylko projekt budżetu, który został złożony w trybie ustawy, czyli do 15 listopada. Więc proszę bardzo, i chciałem jeszcze wspomnieć też, że zgadza się, Grudziądz jest jedynym miastem, jest moim, myślę, że tutaj większości radnych, jak nie wszystkich, ukochanym miastem i dlatego to miasto będziemy walczyć, czy to z politycznym wojewodą, czy to z polityczną wojewodą, czy z Izbą Obrachunkową. Dziękuję bardzo. Cyfry nie są polityczne, panie radny. A z prezydentem? Cyfry nie są polityczne. Prezydent nie jest partyjny. Polityczny. Michał Czernak, proszę. Może jest polityczny. Nie da się dyskutować. Proszę bardzo, spokojnie. Wysoka Rada, tutaj jeden z kolegów radnych powiedział Barei, no to faktycznie to jest Barei, ale Barei to jest to, że ponad pół miliarda złotych jest szpital grudziądzki zadłużony. Tutaj posłużę, dzisiaj rozmawiałem z kolegą radnym Maciejem Glamowskim, mówi wszystkie szpitale w województwie pomorskim podlegające pod samorząd województwa są zadłużone na kwotę 36 milionów. Strata, przepraszam, strata. Pomyliłem. Z bieżącego funkcjonowania. No tak, ale wiecie, no to tak wygląda, bo dzisiaj do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dzisiaj jest tak, no, ileś lat temu, tak? Niecałe półtora roku temu kto inny w kraju rządził, dzisiaj rządzi kto inny i być może wy po tej stronie nie potraficie się przyzwyczaić do panujących realii, tak? No, bo trzeba trochę na to spojrzeć inaczej. Partia, która rządzi dzisiaj, obojętnie, która partia by nie rządziła, jesteśmy póki co demokratycznym krajem, trzeba się liczyć, a nie z nimi iść na udry, a my wszędzie idziemy na udry. O ile dobrze pamiętam, że pójście do sądu odnośnie tego, do kogo szpital należy, to sam głosowałem za tym, ponieważ uważałem, że jest to jakaś szansa, mimo tego zadłużenia szpitala, mimo katastrofalnej sytuacji finansowej przez to miasto, może skutkować to tym, no, że tak powiem, uda nam się w jakiś sposób wypchnąć ten dług poniekąd z budżetu miasta. O tyle dzisiaj patrzy na to, że albo się z jednym kłócimy, albo z drugim, bo wojewoda jest z PiS-u, bo RIO jest z PiS-u, bo ktoś podlega pod PiS. No 8 lat byliście u władzy, od góry do dołu, no i trzeba przez ten czas załatwić pewne rzeczy dla tego miasta. No to ja pytania nie zadaję, tak? Ja po prostu po pierwsze się odnoszę, a po drugie mówię o tej sytuacji. Mam drugą wypowiedź, ja akurat pani radnej nie przeszkadzałem nigdy, jak pani zabierała głos i prosiłbym, żeby pani mój głos też szanowała. Chyba, że rozumie, że jak jest głos jest niewygodny dla pani uszu, no to wtedy pani mi przerywa. Powiedziałem co panu radnemu na polskiemu, prostując wypowiedź kolegi. 36 milionów to jest strata łączna wszystkich szpitali w województwie pomorskim, które podlegają marszałkowi. To są największe szpitale w Gdańsku, w Gdyni, w Słupsku, który jest szpitalem podobnym do tego, który jest w Grudziądzu. W Kościerzynie to jest kilkanaście placówek. To pokazuje skalę problemów. W Grudziądzu mamy 43 milionów, jeden szpital. Województwo pomorskie, największe szpitale, to jest 36 milionów. Szanowni Państwo, jeszcze raz ponawiam, apeluję też do pana, o pewien poziom pokory, bo można sobie, jeszcze raz powtarzam, kpić, można toczyć boje, tylko nie na poziomie budżetu, bo to jest jedna z najważniejszych uchwał, którą Rada Miasta podejmuje. I można toczyć boje z wojewodą w kwestii, nie wiem, muzeum, może jakichś drobnych przetarczeń, ale nie w takiej kluczowej rzeczy, bo to spowoduje, że jeszcze raz powtarzam, w marcu, jeżeli żadna instytucja, a przy negatywnej opinii RIO, prawdopodobnie tak będzie, żadna instytucja, poważna instytucja związana ze Skarbem Państwa, mówię tutaj o banku PKO BP, BGK czy chociażby PKO SA, nie będzie chciała finansować ani szpitala, ani miasta. Ja sobie nie wyobrażam, jak Państwo chcecie zdobyć finansowanie dla szpitala, zrestrukturyzować to zadłużenie, które jest w szpitalu. Pan prezydent cały czas odwołuje się, mówi o negocjacjach z BGK-iem. Przecież to jest fikcja. Dzisiaj, mając negatywną opinię RIO, dzisiaj będąc za chwilę w sporze sądowym z wojewodą, uzyskamy finansowanie z banku, który jest Skarbu Państwa? Państwo w to wierzycie?
Ja w to nie wierzę. Ja temu miastu życzę naprawdę bardzo dobrze. Ale jeszcze raz powtarzam. Większość miast ma poprawne relacje z Rio. I to też miast zarządzanych przez Platformę Obywatelską. To nie jest tak, że inne miasta, które też toczą może spory polityczne, ale w tej kwestii mają pozytywne opinie. To nie jest tak, że każde miasto, które jest zarządzane przez prezydenta z Platformy Obywatelskiej ma dzisiaj negatywną opinię. Nie. Grudziądz jest wyjątkiem. Musicie sobie z tego też zdawać sprawę, spojrzeć na to realnie. Realnie. Bo to się skończy tragicznie, a symptomy niestety, ten czarny scenariusz się ja tylko po prostu nie wiem, trzeba się być może spojrzeć z szerszej perspektywy, z dalszej perspektywy i może bez emocji, jakby ocenić to w sposób racjonalny, nie taki emocjonalny i trochę mniej polityczny. Dziękuję.